pierwsze wrażenie, jakie panu towarzyszyło, kiedy uzyskał pan informację, nie wiem, czy zadzwonił telefon od reżysera. Panie Stefanie, proponuję panu rolę w procesie. Nic takiego nie było. Po prostu dowiedziałem się z telefonu. Po prostu zadzwoniła do mnie pani Ewa Wojciechowska, mówiąc, że jest taka i taka propozycja i co ja na to. No i bardzo chętnie wyraziłem. Znaczy miałem pewne obawy, bo właśnie to co pan Waldek mówił, że to jest przecież zupełnie młody człowiek. Ja już mam bagaż życia na karku, że tak się wyrażę, na plecach. I w związku z tym nie wyobrażałem sobie, jak może być taki. Ale po przeczytaniu adaptacji jednak tam nie ma ani słowa na temat wieku bohatera. Tam jest po prostu, jest to człowiek. Człowiek z doświadczeniem życiowym. Jak pan plasuje tę rolę w swoim niezwykle bogatym dorobku? Proszę pana, tak szczerze mówiąc, to właściwie to jest tak jak gdyby zamknięcie życia teatralnego. Ja już jestem na emeryturze. I tak się złożyło, że ktoś mi walczy, tak jak mówią, że Śmigasiewiczowi się nie odmawia. Po prostu jest takie pożegadło. I kiedy dostałem od niego propozycję, to chętnie skorzystałem, tym bardziej, że to jest, że z tym człowiekiem obchodziłem pewne swoje święta w życiu. Bo i swoje 35-lecie, i swoje 45-lecie, no i teraz Pan Bóg dał dożyć 50-lecia i też z nim będę, to myślę, że to już wystarczy. Jak się zmienił teatr, miejski w Gdyni z perspektywy bardzo, pańskiego dorobku? Jak bardzo, pan bardzo, ponieważ ja tu tak się dziwnie składa, że w tym teatrze, czyli nie, dramatycznym, potem miejskim, a jeszcze wcześniej Teatrze Ziemi Gdańskiej, to pracuję 40 lat, bez mała. I mogę powiedzieć, że ten, na podstawie tego teatru, zmiany są kolosalne. Świat poszedł naprzód, a wszystko teraz jest takie skrótowe. Dawniej to, nawet sama praca nad tekstem po prostu, nad rolą, czy coś takiego, nad sztuką, wtedy nad sztuką. Bo to były te próby te czytane, potem próby sytuacyjne, a teraz jest taki pośpiech, że raz czy dwa razy się przeczyta i już na scenę. Bo już to już ludzie chcą jak najszybciej pójść, żeby najszybciej to zmontować i ma to ujrzeć światło dzienne. Może to jest ich z jednej strony dobre, z drugiej strony niedobre. Nie wiem, to trudno powiedzieć. Ja osobiście jestem przyzwyczajony do takiego teatru trochę starego typu. To nie znaczy, że teatr, prawda, anachroniczny. Nie, tylko że po prostu. No, że to wszystko ma swój, musi to wszystko nastąpić w swoim czasie, w ten sposób. Czy jakoś specjalnie pan się przygotowywał do tej roli? Zupełnie nie, nic specjalnie. To jak pan się przygotowuje do roli? Jakieś. Bardzo trudne pytanie, każdy ma swój sposób. Ja się powiedzmy. No, chcemy poznać pański. Bardzo dużo czytam ten tekst i staram się ten tekst na wszystkie możliwe sposoby rozgryźć, czyli rozumieć ten tekst. Jednego dnia będę czytał tak, drugiego dnia będę czytał tak. Ale tu właśnie jest rola reżysera, że on po prostu musi z tych historii, które człowiek proponuje, to musi powiedzieć, o, to zatrzymaj, bo to jest mniej więcej w tym kierunku, co ja sobie winszuję i co ja sobie życzę. I to w ten sposób jakoś tak idzie. Ja nie wiem, do tej pory cały czas pracuję nad tą rolą, bo to jest szalenie. Ale poddaje się pan bardziej instynktowi, temu, co powie reżyser? Czy zbiera pan, ogląda pan inne inscenizacje, filmy, było duże ekranizacji? Broń Boże, ani jednej nie widziałem, dlatego że nie lubię się, broń Boże, sugerować. Bo coś by mogło mnie zasugerować. Ja nie widziałem ani jednej, koledzy tam mi opowiadali, że jakieś tam filmy są i tak dalej. Ja tego w ogóle nie widziałem. I dzięki Bogu, że nie widziałem, bo po prostu musiałem pójść na własnego nosa. Poza tym tam na pewno musiały to być inne młode osoby grające te Franciszka K. Tutaj ja jestem człowiek już dojrzały, spełniony, ponad 70 lat, to jest kawał czasu mojego życia tutaj. To się wszystko tak nawarstwiło, że ten Józef będzie zupełnie inny niż prawdopodobnie w powieści. Więc nie wiem, jak to wszystko będzie. Co jest dla pana najtrudniejsze w tej roli? Wysiłek fizyczny.
To chodzenie po piachu? Chodzenie po piachu. Ja tutaj miałem 5 lat temu, kiedy pan Śmigasiewicz robił transatlantyk. Ja tutaj miałem takie przebieżki po tym piachu, ja byłem strasznie zmęczony. I dlatego potem prosiłem, żeby mnie nie obsadzać w sztukach granych na plaży, ponieważ ciężko było chodzić. Ale teraz tutaj już jest mniej ganiania, ale jednak trochę jest. No ale ponieważ jest to jakby taka rola, która zwieńcza moją pracę w teatrze, to trzeba i na to się też zrobić, żeby pobiegać po tym piasku trochę. Ma pan ulubioną scenę w tym spektaklu? Bardzo lubię to, co mówił Waldek Śmigasiewicz, bardzo lubię dwie. Właśnie no, tam każdy jest, ale takie sceny bardzo znaczące dla tego przedstawienia. To jest scena jak to się mówi, człowiek znikąd, nie wiadomo, czy jest z Darkiem Siastaczem. I druga scena z Grzesiem Wolfem, który gra kapelana więziennego. No potem jest bardzo interesująca scena, moim zdaniem, z malarzem Totorelli z trzema tymi harpiami, które się rzucają na tego biednego Franciszka. No, wszystkie sceny są fajne, tylko tamte są takie bardziej, powiedziałbym, bardziej wyciszone, te sceny z Darkiem, takie troszeczkę dające dużo do myślenia. Trzeba po prostu zastanowić się nad światem, nad sobą, nad życiem, co właściwie będzie. No i to są takie to fajne, że jak pan zobaczy, to może pan mi przyzna rację. A czy przeżył pan podczas prób to niezwykłe poczucie olśnienia, jakie ma aktor, kiedy czuje, że dotyka czegoś nienazwalnego, czegoś absolutnego? Przyznam się szczerze, że nie. Nic takiego nie odczuwam. Także nie mogę na ten temat słowa powiedzieć. Na ile sytuacja kafkowska, na ile Józef K. jest takim Jedermanem, postacią uniwersalną, która również w pewien sposób opisuje dzisiejszy świat? To jest współczesna postać? Sądzę, że tak. Dlatego, że dużo rzeczy jest właśnie takich, co to ten człowiek nie wie. No bo on jest niby aresztowany, ale nie wie, za co jest aresztowany, o co jest aresztowany. Potem nagle mówią, no to idź pan do banku. Ja mówię, jak to przecież, ja jestem podobno aresztowany. No ale no niech pan idzie do banku, bo jest pora lunchu, to musi pan zjeść. I on sobie zastanawiał, no w takim razie po co oni zrobili cały ten cyrk? Czy to był dowcip, czy to było na serio? I on się cały czas zastanawia, co on ma robić. Czy on ma to traktować serio, czy on ma to traktować jako dowcip, no to dobrze, powygłupialiśmy się teraz, w tym razie cześć, rozchodzimy się, jest sprawa czysta, załatwiona. Także on do końca nie wie, zresztą, no nie będę zdradzał finału, ale w każdym razie jest coś zupełnie wyjaśniające, dużo rzeczy wyjaśniające. Dobrze, i teraz poprosimy o chwilę takiego skupienia, zastanowienia. Chcemy, żeby pan w jednym czy w dwóch zdaniach zaprosił widzów do przyjścia na spektakl Proces. No bardzo serdecznie państwa zapraszam, bo sądzę, że spektakl jest wart zobaczenia.